Witam was w moim let's playu z gry Silent Hill 3 i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dziś wprowadzam nową zmianę na swój kanał, a mianowicie wszystkie serie, które aktualnie mam, czyli Doom 3, Silent Hill 3 i GTA San Andreas będą nagrywane tylko i wyłącznie w HD. Także no, myślę, że wszystkim wam się to spodoba. Odkryłem w ogóle, że można tu jeszcze zwiększyć jakość grafiki w Silent Hill. Ja myślałem, że tylko można tam do tego, wiecie, 1024 coś tam rendering resolution. Okazało się, że można do 4000, ale przy nagrywaniu z Frapsem coś jakoś dziwnie gra chodzi, no i stwierdziłem, że cofnę się do 2000 coś tam, nie? 2000 coś tam na 2000 coś tam. Jakbym nie nagrywał, to spokojnie mógłbym na te 4000 coś sobie ustawić, no ale dobra. Także będzie w HD, grafika jest jeszcze lepsza niż była i no, myślę, że wam się spodoba. Co my w poprzednim odcinku, nie wiem czemu w ogóle mówiłem swoje tradycyjne powiadanie, witam was moim odcinkiem, chyba tak. No nieważne, w ogóle mam dzisiaj tak. 20 września, godziny 15:57. Zdobyliśmy kluczyk, Life Insurance Key. Hello, nie boję się pana. Pana, ja gram w Doom 3 i pan może mnie w dupę pocałować. Jadę szybciej, pewnie. No wy ty fy, no. Ja pierdzielę. Słuchajcie, to jest idealna okazja do wczytania. Okej, okay, także, znaczy do wczytania i do sprawdzenia, jak to się nagrywa. Także sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy, okej. Okay. Wiecie co, ja chyba sobie jeszcze zmienię tą broń zamiast i no i podleczę się. Chociaż w sumie mam 101 naboi, trochę dużo. Weźmę health drink czy aptenia. Fuck, użyłem apteni niechcący. No dobra, już trudno. Mamy jeszcze 3 ampułki, no są trochę tych naboi jest. A my mamy już strzelbę? Czy nie, bo już nie pamiętam. Nie, Memos, coś się nowego pojawiło. Właśnie, nie pokazywałem wam tutaj Memos, tutaj się pojawiają tutaj różnego rodzaju wspominki czy coś takiego. Aha, to żeśmy czytali, okej. Okay. No to w sumie chyba tutaj nic nowego nie ma. Options, maps, underpaps. dobra, no to dobra, w sumie nie muszę zmieniać broni. No i przez to, że będą nagrywane w HD odcinki, to no, będą krótsze, tak? Bo to więcej miejsca zajmuje, logiczne. Więc no... No... No header, ty idiot! Co ty robisz? No nie, jak ona jest idiotka, naprawdę, no... Zabij to obrzydlistwo, stare, jak jest dupy wyjęte. Nie, naprawdę widać różnicę w tej grafice. Jeszcze jakby na to, na te super najwyższe ustawił. Wytyfy, coś tu jeszcze jest? O ja pier! No idź! Adarno weź, ogarnij dupsko! Dobra. Jak to nagle strzela do matki z góry? No fakt, to jeszcze nie koniec. Aha, to już koniec, no sexy. No bo to ja sobie zapiszę, słuchajcie. Tak zapisik sexy. Zobaczymy sobie mapkę. Coś tam było Life Insurance Key, czyli... Gdzie... Aha. Czyli ominąłem te drzwi. Jestem mądry po prostu. Dobra. Ja sobie, wiecie co, naprawdę zmienię... Zmienię broń i w ogóle powinienem chyba trochę bardziej unikać tych stworów, uważam. I chyba znowu trochę tak zacznę, bo... Trochę trzeba oszczędzać tych naboi. Znowu sobie zapiszę, wybaczcie mi. No i myślę, że w ogóle te odcinki będą tak w granicach, jeżeli będę takie dłuższe posiedzenia robił, to w granicach maksymalnie 40 minut, no bo nie mam takiego pojemnego dysku. No wytyfy. Bo moja siostra ma... Używa ten większy dysk. Co gdzie to było? Jakieś zamknięte drzwi?
Aha, musimy się udać na pierwsze piętro. No dobra. Bo trzecie jest niedostępne. Okej. W ogóle śmieszna rzecz. Mnie ostatnio spotkała. Wczoraj w nocy napadło mnie. Po prostu coś mnie napadło, bo od. Aha, header, pierwsze piętro. Bo od jakiegoś czasu chodzi ze mną The Sims 1 ze wszystkimi dodatkami, żeby zagrać, więc Jakub Merlin, inteligentny, po prostu nie wytrzymał. I wczoraj po prostu ściągnąłem sobie The Sims 1, pełna kolekcja. Po prostu ze wszystkimi dodatkami sobie gram od wczoraj w nocy, więc. No po prostu tak mi napadło. Słuchajcie, mam dwójkę, trójkę ze wszystkimi dodatkami i powiem. Gdzie to się? Aha, to ten pan tutaj. Ej, to jest jakaś książeczka. Ja nie widziałem wcześniej. Header. This is the next part of that fail. Tale found. Czyli to jest następna część tej bajeczki, którą znaleźliśmy. Nie. Mylę się. To jest początek tej historii. No i teraz sobie czytam. Widzicie co, ja będę po prostu już czytał od razu na tłumaczony, tak mi się wydaje. Pewnego razu był sobie potwór żyjący tak jakby przy bramie wioski. Potwór żyjący przy bramie wioski. Był bardzo strasznym i złym potworem. Znaczy łapał ludzi i miażdżył ich swoimi wielkimi zębami. Mieszczanie obawiali się potwora, ale nikt się nie odważył zbliżyć do tej bramy. Wszyscy byli no, uwięzieni, tak, w tej wiosce. Kiedy król usłyszał o tym, i Samon, to nawet nie znaczy Samon, ale myślę, że jakoś tak wycenił, wynajął, tak, tych rycerzy, żołnierze pokonali tego potwora. No i to jest jakiś cytat. Ha, take that, czyli ha, bierz, weź to, coś tam. Ich miecze pokroiły, ich miecze i włócznie, tam rozciechały go, ale pomimo tego ten potwór nie zginął. Potwór, no, zabił tych rycerzy i. A, i włożył ich do buzi z koniami? Coś takiego, bez koja tam żeby. Co zrobił król? Król? Nie wiem, co znaczy te dwa słowa. Fretted and fused, ale. Coś tam król zrobił, ale. Nie mógł wymyślić jakiegoś tam rozwiązania. Pewnego razu po tym wydarzeniu mieszczańska. Znaczy do wioski przybyła jakaś. Nie. Przepraszam, znowu się pierdzielę. Jakaś kapłanka z wioski przybyła do zamku. Była bardzo miłą i dobrą osobą. Król zapytał ją, jak pokonać tego potwora. No i no dobrze to przetłumaczyłem. Sorry, wiecie, ja bardziej rozumiem niż tłumaczę, ale kilka osób mi prosiło o tłumaczenie, więc. Ja nie umiem tłumaczyć, ja bardziej dla siebie po prostu rozumiem. No dobra, to weź tam połóż. Dobra, nie mogę się skupić, jak tutaj latasz. Nie bądź tak, jak jeszcze taka bohaterka. So the only. Spadaj, nie pokazuję drugiej dupy. So the only part missing is the end. Czyli brakuje nam już tylko zakończenie. Czyli no Heather ma wrażenie, że już gdzieś wcześniej czytał tą historię, tylko nie może sobie przypomina, nie może sobie przypomnieć zakończenia. Ale mogło też być tak, że tak naprawdę nigdy nie przeczytała tego do końca. Ja pokrętnie tłumaczę, musicie mi wybaczyć. Okej, no to idziemy teraz do tych drzwi, które są zamknięte. Wiem, że był fałsz, sorry.
Teraz tak myślę, czy z prawej, czy z lewej strony będzie? No chyba z prawej. Nie, z lewej. Ej no! Przecież ja go słyszałem! Ja pier... O nie, aż dwa. A oni są zajęci. Okej. Są jakieś notatki. O, zakończenie tej historii. Tej bajeczki. Dobra, no to czytamy. Ludzie i jego... ludzie, król i jego ludzie wylali łzy za śmierć bardzo miłej kapłanki. Bóg się ulitował nad nimi i spełnił ich życzenia i uleczył, uzdrowił, wskrzesił tą kapłankę. Kapłanka otworzyła oczy. Tak jak każdego dnia rano podczas jej życia, no takie dziwne jest to, no, no, tak jest napisane. I jeszcze raz udała się do leża tego, do jaskini leża tego potworka. No i ten potwór tutaj drze się na nią. Głupcze, czy masz zamiar znowu ginąć? I kapłanka powiedziała, nie, tym razem jest twoja kolej. Kapłanka przyszła pokonać potwora. Once and for all. No, przyszła pokonać potwora, coś takie dziwne to jest. Kapłanka była bardzo, bardzo miła. Coś tam, coś tam. She felt sad about this task. No, kapłanka była bardzo jakąś tam, wiecie, miłą, sympatyczną osobą, więc nie sprawiało jej przyjemności zabicie tego potwora, ale musiała to zrobić. Miecze i włócznie nie działają, strzały i kule chyba po prostu się odbiją od ciebie. Nie możesz mnie zabić. Potwór śmiał się. Ale kapłanka już nie użyła ani miecza, ani włóczni. Użyła zaklęcia. Tu fui ego eris. Wiecie, co się stało potem? Potwór zaczął ryczeć, potem umarł i zniknął. Mieszczanie mogli w końcu używać tej bramy, wszyscy.